Witam serdecznie. Dziś chciałbym Państwu omówić, na czym polega rehabilitacja po abdominoplastyce, czyli zabieg sprowadzający się do usunięcia fartucha skórno-tłuszczowego z okolicy przedniej części brzucha. Wiąże się to z tym, że tworzy się po operacji blizna, która jest od kolca biodrowego przedniego górnego prawego do lewego i dodatkowo mamy bliznę w okolicy nowego pępka. Zaczynając od samego początku. Pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą powinno odbyć się przed operacją. W tym czasie powinniśmy przekazać pacjentowi, jak ma prawidłowo wstawać i siadać. Ja tego uczę przed operacją. Mam technikę, która pozwoli nie doprowadzać pacjenta do powikłania się, czyli w tym okresie nie możemy się rotować bądź wykonywać takiego mocnego krzyprostu w okolicy miednicy i ta metoda właśnie pozwala nam unikać tych niedozwolonych ruchów. Dodatkowo pokazuję pacjentowi, jak ma funkcjonować i wykonywać czynności dnia codziennego, począwszy od higieny, kończąc na ubieraniu się czy wykonywaniu jakichś zadań domowych. Jasna sprawa jest, że każdy pacjent goi się we własnym zakresie, natomiast ja posiadam taki ogół, taki schemat postępowania, którego warto jest się trzymać. To jest taki punkt wyjścia, który później modyfikujemy z tygodnia na tydzień. Pacjent będąc przygotowanym do operacji, wiedząc jak ma funkcjonować, z jakimi barierami i jakimi trudnościami będzie się zderzał po operacji, mając tą wiedzę, jak sobie z nimi można poradzić, tym bardziej skupi się na rehabilitacji pooperacyjnej, czyli tej rehabilitacji, która jest kluczowa. Pacjent po operacji w pierwszym tygodniu po pierwsze musi zastosować się do metody wstawania i siadania. Kolejna sprawa to są drenaże, masaże czy sytuacje związane takie jak związane z bólami kręgosłupa, które niestety pojawiają się ze względu na to, że po operacji pacjent wymagamy tego, żeby pacjent leżał w odpowiedniej pozycji, czyli nie może przyjmować pozycji bocznych, nie może pozycji rotacyjnych uskuteczniać. Jest to pozycja leżenia na plecach z delikatnie podniesionym oparciem, ale też nie śpimy na pół siedząco, na siedząco czy siedząco. I oczywiście z nogami ugiętymi w stawach kolanowych i w takiej pozycji pacjent odpoczywa, nie obciążając pola zabiegowego. Kolejne czynności to już są czynności związane z rehabilitacją pooperacyjną, czyli bierzemy tutaj pod uwagę pierwsze dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu pacjent nie uprawia sportu. Co to znaczy oszczędny tryb funkcjonowania? To oznacza, że wysiłek kardiologiczny czy wysiłek siłowy nie wchodzi w grę. Natomiast jedyną formą sportu, którą pacjent chcemy, żeby uprawiał, to są spacery. Spacery, które będą powodowały, że pacjent będzie funkcjonował, nie będzie po operacji leżał, nie będzie do siebie dochodził. My chcemy i nasi pacjenci też są bardzo aktywni po operacjach. Często też muszę stopować i gdzieś tam gasić ten zapał. Także tutaj pacjent jest na tyle aktywny, że forma spacerów jest jak najbardziej dozwolona. Przede wszystkim stosujemy się do prawidłowej pozycji w czasie chodzenia. Chód niestety będzie zaburzony tym, że w miednicy pacjent jest delikatnie zgięty. Ten wyprost uzyskuje mniej więcej w 14 dobie po operacji, jeśli pacjent goi się prawidłowo i jeśli oczywiście tego życzy sobie operator, czyli chirurg, który przeprowadził dany zabieg. Czyli w pierwszym tygodniu spacerujemy, w pierwszym tygodniu funkcjonujemy, w pierwszym tygodniu również pacjent może przeprowadzać drenaże limfatyczne przez ubranie. To jest coś, co ja pokazuję bezpośrednio po zabiegu i to jest już właśnie ta indywidualność, jeśli chodzi o dobranie prawidłowego docisku i odpowiednich metod i kierunków działania. Kolejna rzecz związana jest z manualnymi czynnościami moimi, czyli narzędzia typu moje dłonie wchodzą w grę. Robię masaże, drenaże limfatyczne manualne, uczę pacjenta jak ma to robić i pacjent powiela to później w domowym zaciszu jako praca domowa. Tym samym tak naprawdę ja z pacjentem mogę widywać się co tydzień przy prawidłowym gojeniu, zmieniając postępowanie oraz dodając nowe rzeczy. Nowe rzeczy, czyli na przykład bańka chińska,
czy plastrowanie dynamiczne w przypadku, kiedy pacjenci mają spory obrzęk, jest jeszcze duży siniak. Kolejna sprawa to jest praca na układzie nerwowym, czyli pobudzanie tego układu nerwowego już od samego początku po operacji, ponieważ wielu pacjentów zapomina o czuciu, czyli efekt wizualny to jest jedno, mobilność to jest drugie, natomiast trzecie to jest to, co odczuwamy, czyli chcąc mieć ten brzuch czuły, to pole zabiegowe odczuwalne, idziemy w kierunku mobilizacji układu nerwowego. Też przy okazji zaczynamy przygotowywać bliznę, jej część centralną do mobilizacji, także pacjent również przepracowuje tkanki dookoła blizny i w momencie, kiedy strób odpada z blizny, robimy mobilizację części centralnej. To jest coś, co ja robię z poziomu gabinetu jako numer jeden i później również uczę pacjenta, jakimi metodami, przy jakim docisku, jaka częstotliwość, jaka ilość tych zabiegów później wchodzi w grę. Uczę pacjenta, jak ma to zastosować w domu. Oczywiście posiłkuje się pino- i katoterapią, posiłkuje się również teraganem, jeśli chodzi o wyluzowywanie tkanek, jak i też pracę na bliznach, które załóżmy są w tendencji przerastania, czyli tworzenia się tych zmian takich keloidowych, bądź również reaguje w postaci laserów erbowych, frakcyjnych w momencie, kiedy blizna załóżmy robi się troficzna, czyli próbuje nam troszkę się zapalać. To wszystko, jak jest pod moją kontrolą, to pomaga nam uzyskać jeszcze lepszy efekt pooperacyjny. Głównym celem takiej rehabilitacji jest po pierwsze przyspieszenie gojenia się ran. Kolejna sprawa to jest uelastycznienie tkanek. Trzecia sprawa to jest kontrola pacjenta, czy to wszystko dzieje się prawidłowo. No i to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, czyli układ nerwowy, układ limfatyczny, układ krwionośny, barwa blizny, mobilność blizny, to wszystko należy do ogrodu fizjoterapeutycznego. Często też w przypadku nieprawidłowego gojenia posiłkujemy się falą uderzeniową czy endermologią, czyli masażem mechanicznym, drenażem limfatycznym mechanicznym i to jest coś, co często ja wprowadzam w trzecim, czwartym tygodniu. Mniej więcej ten czas rekonwalescencji to jest od 2 do 6 miesięcy, kiedy ja mam największe pole do popisu. Natomiast musimy też powiedzieć sobie jasno i otwarcie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przyspieszyć i okres rekonwalescencji po plastyce brzucha to jest mniej więcej 12 miesięcy. Po 12 miesiącach pacjent jest w stanie stanąć przed lustrem i powiedzieć, tu już więcej nic się nie zmieni. Natomiast w tym pierwszym początkowym okresie 2-3 miesięcy od operacji jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo zrobić, jeśli chodzi o ostateczny efekt pooperacyjny. Zachowanie tych wszystkich protokołów postępowania, tego schematu modyfikacji rehabilitacji cotygodniowej również pozwoli pacjentowi prawidłowo się zagoić i ewentualnie wychwycić nieprawidłowości w gojeniu. Myślę, że to byłoby na tyle. Myślę, że to są taki szczegółowy ogół, który pacjent od nas otrzymuje w klinice. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na rehabilitację. Jeśli będą jakieś pytania bądź coś, co mówię na ten moment jest niejasne, bądź chcielibyście coś rozwinąć, bardzo proszę o wiadomości czy maile. Kontakt jest u mnie na koncie instagramowym, facebookowym, również znajdziecie mnie na mojej stronie internetowej czy stronie internetowej kliniki doktora Dębskiego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na rehabilitacji.